Siemka, z strony Prosołt, a to jest nowa seria pod tytułem Shadow of the Tomb Raider. Tyle czekać było trzeba na Shadow of the Tomb Raider. Ja czekałem na to ponad półtorej roku. Nie licząc dokładnie tego premiery Rise of the Tomb Raider. Mamy kolejną przygodę, kolejną część i jednocześnie kontynuację Rise of the Tomb Raider. Kolejna przygoda słynnej pani archeolog Lary Croft, znanej nie jednej tylko osobie. W Shadow of the Tomb Raider Lara uda się tym razem do Ameryki Środkowej oraz do Ameryki Południowej. Tak, to była południowa, z tego co kojarzę. Większość czasu spędzi w Peru, czyli w takim mieście, co było oczywiście nieraz, była w praktycznie od korzeni. W jedynce była, od tej jedynki z 1996. Pierwsze cztery poziomy były w Peru. W Tomb Raider Anniversary, wiecie, Tomb Raider Anniversary to jest remake jedynki, co im się bardzo udał. Czyli też była w Peru, w Tomb Raider Legend była też w Peru. No i tutaj już jest praktycznie, no można powiedzieć, że trzeci albo czwarty raz. Więc te tereny, można powiedzieć, są jej znane i po prostu, no można powiedzieć, że powinna się poczuć jak w domu. Naszymi przeciwnikami będzie znowu trójca. Możecie ich zobaczyć w tle. Przeciwników już trójcy, nie? No, żołnierzy trójcy, sorry. Próbujemy uratować znowu świat. Tym razem będzie tu chodzić o jakiś sztylet, który pozwala manipulować pogodą. I skradł ponoć ten sztylet przywódca trójcy. No i podczas poszukiwań tego sztyletu bohaterka trafia też do zaginionego miasta Inków, czyli do Majów w sumie, nie? A ja klimaty Majów naprawdę uwielbiam, bo tam jest Majowie strasznie dużo pułapek zrobili i w ogóle. No i zdecydowanie wzorowane jest na mitycznym Eldorado, nie? Tak samo na przykład jak w Uncharted 1. Ja mam wersję preorderową. Od razu wam mówię. Grobowcy wyzwań. 7 dodatkowych grobowców wyzwań. Kup karnet na dodatki już teraz, ja go już mam. I 9 podstawowych grobowców wyzwań. Ale kup karnet na dodatki? What? Dobra. Nevermind. Mam wszystko na średnich i na rozdzielczości 1600 coś. Czekajcie, pokażę wam. Mam takie 30 FPS-ów, więc na spokojności. Czekajcie, o, a tu macie. Właśnie. To zaczynajmy nową grę, bo powiem wam, ja już 3 dni próbuję włączyć tą grę. Naprawdę, ogarnąć sobie to wcześniej, bo wiecie, w edycji Croft Edition można grać już ponoć 12. Myślałem, że 12 od północy, ale nie. 12 od 18. No okej. A i tak się okazało, że zagrałem dopiero 13. Jest godzina 19.20. Czyli praktycznie jeden dzień musiałem czekać. Dłużej. Więc nie ufajcie preorderom. Ja wziąłem preorder ze względu, że jest season pass i w ogóle nie. Dobra, nowa gra. Rytuał przejścia. A, panterka. Czytam tutaj właśnie co jest. Okej, no. Ognisko w obozie nie są rozpalone. Aha. Ej, ale ja nie chcę tej białej farby.
nie, dobra, bo to jakieś krawędzie. Łapanie i w ogóle. Zaczynajmy. Oczywiście gram na PC-cie, ale gram na padzie od PS4. A wiecie, już w Rise of the Tomb Raider były ikonki od PS4, co mnie akurat ucieszyło, szczerze mówiąc. Znowu musiał oglądać ikonki Xboxa. Tfu, naprawdę tfu. Ciekawe, ile będzie nam się w ogóle ładować też, nie? Robiłem też test wydajności grafiki, no i utrzymuje to 30 fpsów. Jak są nawet widoki, to jest więcej. Więc to jest naprawdę fajne. O! Nie musiałem długo czekać w sumie. Shadow of the Tomb Raider został stworzony przez różne... o różnej płci wierze, BBB, że gra nie jest oparta na fikcyjną, która stworzona ze współpracy z historykami, kulturoznawcami. To właśnie ta współpraca i różnorodność pozwoliły nam stworzyć świat, do którego zaraz wkroczycie. Dla naszego przyjaciela Mike'a Sherlocka. W polskim dubbingu, jak to przez poprzednie dwie części było, tak jest też w trzeciej. In collaboration with Crystal Dynamics. Johna! Widzę, że Johna też właśnie dalej towarzyszy Larze. O cholera. Ja pierdziele. To możliwe? No to pięknie. Już kłopoty na początek. Jak to w Tomb Raiderze? Dwa dni wcześniej. Czemu ona jest tutaj? Jest w poszukiwaniu trójca, ale gdzie dokładnie? Ajajaj.
ten pierwszy odcinek nie musi być krótki, wiecie? Mam nadzieję, że intro się podoba. Wiecie, intro to przed moim gadaniem. Gdzie my wyjdziemy? Powiem wam, że pomimo średniej grafiki i tak to przepięknie wygląda. Jestem ciekaw, czy budowa poziomów wszystkich tych lokacji będzie podobna do Rise of the Tomb Raider albo do zwykłego Tomb Raidera. Oznaka trójcy, symbol znaczący trójce. Oczywiście się rozejrzę, co tu jest z tyłu. Widzę, że jakieś ciała nabite na pal. Johna, wydostałam się. Uważaj, po drodze jest pełno pułapek. Okej. Trójca się jeszcze nie wycofała. Czegoś tam pilnuje. 6 tygodni. I Natalie, kto tu chodzi do karku, trójcy. Rozmawiałam w drugim mieście. Oczekują mi się... Dwa czekamy. ...podczas Diady Muertos. Zazywa się Dominguez. Trzeba mu się przyjrzeć. Wow. Tutaj już nie będę tak skakał jak króliczek. Sterowanie się nie zmieniło. Mechanika tak samo. Wszystko po staremu. Udało mi się. Jestem w drodze. Już prawie. Wybacz, że nie poczekałam. Uważaj. Poczekajcie, czy tutaj coś jest? Ej, patrzę na ten, na surowce. Ile tego jest? Okej. Nic tu nie ma, żadnych znajdzie. Wow. What was that? Niż czas. Ładunki wybuchowe. Albo podsłuch, nie wiem. A no na pewno ładunki wybuchowe. Kto normalny by postawiał posłuch? Lara! Jakaś konstelacja tam była. Johna! Larry, popatrz na to miejsce. Warto było prowadzić badania. Znamy zamiary trójcy. Tak, naprawdę nie chcieli, żebyśmy tu weszli. Dobrze, że były notatki ojca. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Co to jest? To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba. Różowa ryba? I góra ze srebrnym... Jest tu jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że ktoś się uszkodził. Może celowo. Trójca dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Aha. Kto miałby przy tym grzebać? O, fuck. Lara! Musimy się stąd wydostać!
Szybciej! Dawaj! Byś mnie nie wyciągnął, wciąż bym robiła zdjęcia. Wciąż byś robiła, ale nic byś nie robiła. Hej, chcesz się odświeżyć? Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra. Różowa ryba, góry ze srebrną koroną. Sprawdzę to. Podobno mają w tym barze naprawdę dobre żarcie. Znam kucharza. Nie jestem specjalnie głodna. Co? Po czymś takim? Ubieram z głodu. Mógłbym zjeść wieloryba. Czekam na jakiś fajny napis. Shadow of the Tomb Raider. Cozumel, Meksyk. Jesteśmy w Meksyku dokładnie. La Casa Mexicana. Meksykański dom. Nie znam hiszpańskiego, ale te słowa znam. Mamy coś nowego o Dominguezie? Niewiele. Nadzoruje tu wykopaliska. No właśnie. Ojciec wspominał go w swoim dzienniku. I to nie raz. Jest ekspertem od ruin przedkolonialnych. Mówią, że to równy gość. Pomaga miasteczku. Jak tam noga? Johna, popatrz. Jebane w nogę. To zagadka. To opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Dalej idzie to tak. Następnie idź za sercem węża aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy wschód. Czyli co, południowy wschód od Amazonki? Brazylia? Peru. No dobra. Peru. No dobra. To ta data z ruin, widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka, ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to... Co? Precesję. Ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to 2000 lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na wschód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. Dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej, coś o jakimś kluczu. Czego poszukuje trójca w ukrytym mieście? Doktorze, znaleźliśmy ją. Tak? Gdzie jest? Kogo? Też to słyszałaś. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. Czekaj. Do kogo? Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. Maseczki. Ludzie trójcy są uzbrojeni. Ponoć ściągnęli posiłki. Nie przeszkodzę im. Nie chcę powtórki z ostatniej komórki, którą zdjęliśmy. Wiedzą, że byliśmy w drugim miejscu. Czyli nic z wolnej nocki. Gdzie zniknął Dominguez? Nie może być daleko. Musi być gdzieś na dziedzińcu. Tak. Rozejrzyjmy się. Ktoś musi coś wiedzieć. Hej, Sami, jak leci? Dziękuję za was. Nie dotykaj go. Do życzenia innych ludzi. Widzisz? Trzecia. Nie przestań już szukać. Nie przestawajmy szukać. Do ciebie chcesz gadać? Co on ci powie? Może mogłabym zapalić jedno dla swojej matki. Może pamiętam Croft Manor w Rise of the Tomb Raider. Burzowa gwardia. O Boże, nieśmiertelni. Zdecydowanie. Ciekawe, co tutaj będzie. Podoba mi się tutaj. Dobrze ludzie. Johna, jest przy bramie. Posłuchaj, pilnuj, żeby mnie nikt nie śledził. Aha.
mogę pokonać tę ścianę inaczej. Zajmę się tymi kolesiami. Czołem, panowie, jak leci? Dobrze. Nie wolno ci iść dalej. Podobno trwa jakaś szalona fiesta z laskami, które mają na twarzach wymalowane czachy. Wiecie coś o tym? To nie dla turystów. Maria mnie zaprosiła, znacie ją? To moja kuzynka. Moja abuela się urodziła, pani świecie duszy. Chciałem złożyć jej ofiarę, czy to tam się u was robi z tymi kosami. Dobra, wiecie co? Chyba jesteście zajęci. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Róbcie swoje. Dziękuję za służbę i bezpieczeństwo. Nara. Johna, jestem w środku. Dobrze. Przy bramie nie było wcześniej tych strażników. Dominguez musi coś podejrzewać. Johna jest ocalałym i dobrym przyjacielem. Ocalałym. Kozumel. I tutaj są znajdźki. Mam nadzieję, że w razie czego będę mógł tutaj wracać, nie? Wiecie, jak mi się nie uda, to do was wrócę najwyżej, nie? Albo w następnym odcinku zrobimy coś, wiecie... wiecie. I nie będziemy mogli tu wrócić, to wiecie. To i tak jest początek gry. Przepraszam. W następnym odcinku pokażę wam to, co ominąłem i w ogóle nie. No ale postaram się tutaj nic nie ominąć. O, już zioła. Czekajcie. W dupsko. Nieprawdaż? Nie jestem pojebany. Nawiązaliście kontakt z radą, dowódco? Tak jest. Nawet po tej kompromitacji w Brazylii nikt w organizacji nie kwestionuje pańskiego przywództwa. Zaszliśmy za daleko, żeby odpuścić. Tak jest. Są gotowi na wszystko. Są gotowi na wszystko. Wydaje mi się, że tutaj chyba nie będzie można wracać. Nie doczekaliśmy się miesiąca miodowego. Moje kondolencje. Być może udam się tam sam. Powodzenia. Pardon. Pardon. John, Dominguez nie dowodzi tylko tą komórką. Chyba dowodzi całą trójcą. O kurde. Musimy uważać. Tak, tak, słyszałam. Disculpe, señorita. Moja wina. Moja wina. Boję się, że tutaj coś ominę. Nie wiem czemu. Tak jak wiecie, w Rise of the Tomb Raider była seria. I tam też były znajdźki, ale nie mogliśmy wrócić do tej lokacji. Albo ja nie umiałem, nie wiem. Ktoś odpalił pułapkę przy pierwszym wykopalisku. Pewnie Croft. Czekaj. Co jest? Chcę mieć potwierdzenie, dowódco. Koniec zgadywania. Dopilnuję, żeby potwierdzili to wzrokowo. Johna, mogli mnie zauważyć. Spróbuję boczną uliczką. Ernesto, déjame enseñarte cómo hacerlo. Doktorze, tylu tu pańskich ludzi. Nigdy nie można być zbyt ostrożnym. Jesteś bardzo łaskawa. Dziękuję. Powinniśmy iść. Dominguez chce potwierdzenia, że Croft tu jest. Masz zdjęcie. Kobieta, rasa biała, po 20. Dotarło... Dobrze. Więc? Znajdą ją. Dobrze. Nie chcę, żeby ktokolwiek tam wchodził.
Okej. Okay. Siema, mordo. Ej, wynoś się z mojego biura. Przepraszam. Dobra, idę. Zamknij za sobą drzwi. W porządku. Co? Jakie drzwi? Ciepie, jakie drzwi? Powiedz mi, jakie drzwi. No. Bo sam nie wiesz, jesteś najebany. Nie przypomina niczego, co byśmy znali. Klucz do kolejnej fazy naszego planu. Jeżeli to jest to, będziemy gotowi. Are you ready for it? I powiem wam, że zapomniałem... A, dobra. Nie, przez chwilę zapomniałem, jaką muzykę dawałem do intra. Mam nadzieję, że pasuje. Jonas, nic innego nie znalazłem. Wykopalisk. Jest ogrodzony, a przy bramie stoi strażnik. Znajdę inną drogę do środka. Znalazłem dobre miejsce. Będę obserwował okolice. W ogóle mam jakieś złoto. Dokument, to płótno. O, bieganie po teltrze. Nothing. To to wiem, kurde. Z Rise of the Tomb Raider i normalnego Tomb Raidera. Pamiętam. W końcu zdjęłaś te ciuszki. Nie byłaś prawdziwą Croft. No, nasz łuk kochany. W ruinach musi być tego więcej. Szkoda, że nie sportowy, no ale trudno. Czyżby jakiś fresk? Chyba tak. Piramida Majów. Wewnątrz jakiejś jaskini. Cały czas się to rozglądam, nie? O, fuck. Załatwszy to już! Mamy jak najszybciej wracać! Ostatnie słowo. Chwila, chwila. Jestem urzędnikiem państwowym. Mam prawo tu przebywać. Wystarczy. Panie archeologu prowadzący, pański kontrakt został rozwiązany. Proszę mnie. Mam pieniądze. Mogę wam zapłacić. Strzał w głowę. Nie skrzywdzę cię. Pracujesz dla Trójcy. Co odnaleźli? Od wielu lat szukali tego wejścia do świątyni. Dzisiaj znaleźli. Muszę ostrzec siostrę. Jest już w drodze. Okej. Okay. Johna, Trójca właśnie próbowała zabić lokalnego archeologa. O Boże. Muszę dowiedzieć się, czego szukają. Skrzynulka. Relik. A. Powiem wam, że to wyglądało jak pojemnik na relikt. Ale nie. Pomarańczowe skrzynki sterka. Powinno okiem na te ruiny. Poczekaj ty chwilę. Daj mi się porozglądać. To jest Tomb Raider. O, surowce. Tak, chyba najlepsze surowce były w pierwszej części. Powinno rzucić okiem na te ruiny. Chodzi mi o tą zremake'owaną, od razu wam mówię. Jak będę mówić o pierwszej części, to chodzi mi o Tomb Raider 2013. Powinnam rzucić okiem na te ruiny. Trzeci raz tam sylwetkę. To Ishel, bogini pełni księżyca. O, a to Shakshel, księżyc w Nowiu. Jest tu jakiś napis. Shakshel, klucz znajduje się poza zasięgiem jej wzroku. Klucz?
To tutaj. Wejście musi być tam na dole. No, bo jest taka czaszka. Muszę pójść na dół. Iszczel i Czakczel to dwa oblicza tej samej bogini. Iszczel jest młodą kobietą. Oznacza życie i uzdrawianie. Ogólnie powiem wam, że to jest na pewno wyzwanie. Relikty, dokumenty zostały, ale nie wiem, co to jest to pomiędzy wyzwaniem a reliktem. I te dwa, co zostały po prawo. Nie wiem, o co z tym chodzi. O. Pedeki. I co, schodzimy w dół? Czy w górę? Nie. Schodzimy w dół. Dobra, to powinno zadziałać. Aha! No tak, bo linę dostaliśmy taką, że wiecie, połączenie z czekanem, to można się bujać. W Rise of the Tomb Raider dostaliśmy taką mechanikę. W porządku. Cały czas biorę ten instynkt. Chcę, żeby teraz został jak najszybciej zabezpieczony. Kiedy przyjedzie doktor Dominguez, pójdziemy wszyscy razem. Dalej w dół? Spaść, co? Boże, ale się jaram. Nie wierzę, że gram w ostatniego Tomb Raidera tuż dzień przed oficjalną premierą. Wszystkie jednostki, pełna gotowość. Doktor Dominguez idzie na dół. Cholera, muszę się śpieszyć. No. Czy jeszcze w tym odcinku nie trzeba zjechać? O, i bujando będzie. Czy jeszcze bardziej? Tutaj bujando. Bujando! No. Poradzę sobie. Dobra. Okej. Posąg patrzy na tę jaskinię. Nie, to dalej w dół trzeba. Dobra, bo ja muszę trzymać, żeby się bujać. Nie było chyba czegoś takiego. Mi się coś kojarzy. Johna, wchodzę do jaskini. Możemy stracić łączność. Przyjąłem. Będę miał tu oko na trójce. Grzybki, borowik. Mieszance wytrzymałości. Wiecie, jeśli chodzi o wrzucanie Tomb Raidera, nie będę musiał się tym przejmować, bo wiecie. Jaskinia wygląda jakby większość czasu stała w niej internet. Bo tu jest woda. Tu coś jest. Aha. Płaskorzeźba. Badaj płaskorzeźby, by zwiększyć biegłość w starożytnych dialektach. Czyli tu też będą języki i będziemy się ich uczyć. Chyba. Ua! Serce węża. Mam przedstawienie majańskiej wędrówki.
wyżłobienia na tym majańskim monolicie są zbyt wytarte, żeby można było coś odczytać. Aha, czyli to jest tak jak w Rotrze, czyli w Rise of the Tomb Raider. Ja będę czasami mówić Rotr, to wiecie, że mówię o Rise of the Tomb Raider, że mówiście tak w skrócie, nie? Powinnam się była tego spodziewać. Właśnie o tym mówię, nie? O tych majach i pułapkach. Majowie zawsze mieli obsesję na robieniu tych pułapek. Szczurów się boisz? Jeszcze nie widziałem żadnego w życiu. Co to za miejsce? What is this place? Tam jest coś świecącego. O, zaraz sobie ulepszymy Laritę. A co to? Aha. No spoko. Powiem wam, że mi to serio śmierdzi trochę tą serią z Rotra. Naprawdę. Tylko, że no w majowym klimacie, w azteckim, nie? A gdzie ty posiałaś swoją maskę tlenową? Maskę tlenową miałaś, mordo. Właśnie. Ej, halo, umiejętności. Dobra, nieważne. Nie mówiłem nic o umiejętnościach. Bo przecież umiejętności się bierze w tym... w obozach. Jeszcze w żadnym nie byłem. Ale chwila. Ile już tego zdobyłem? Aha. To pomiędzy dokumentem a zestawami survivalowymi. Na samej prawej są zestawy survivalowe. A po lewo od zestawu survivalowego to są te freski, nie? Bynajmniej w Rotrze były tak nazywane jako freski, nie? Okej. Okay. O! Kolejny zestaw. Klikałem kwadrat, żeby zanurkować. Przyzwyczajnie z Ratcheta. A ja kojarzę tą rybkę. Bye.